dzisiaj, proszę Państwa, o odkryciach mówimy, o samych odkryciach. Bardzo ładnie, bardzo ładnie jest czasopisma do rzeczy. Lisiewicz, tak? Tak, bardzo ładnie. Na Mistrzostwa Polski do 5. miejsca na Mistrzostwach Świata, ponieważ zawody zagraniczne rządzą się swoimi prawami. No, zobaczymy. Zdążyć co najmniej 5-6. Co za prawo. Takim wysiłkiem są te wszystkie walki. Nie, można jednak ujmować tego wyniku Damianowi. Ja mu serdecznie gratuluję z tego miejsca pierwszego miejsca, no i to, że go mnie pokonał. Na Mistrzostwach Świata pokonałeś mistrza olimpijskiego. Tamten pojedynek, czy on daje ci takiej pewności siebie, że możesz wygrywać z najlepszymi? Rzeczywiście możesz zaliczać się do tej światowej czołówki? No, myślę, że zdecydowanie jednak. Wygrana z mistrzem olimpijskim nieczęsto się zdarza. W statystykach można zobaczyć, że taki mistrz olimpijski, jak w tym przypadku Kamur Zajew, takich walk przegrywa może 1 na 15, więc jestem na pewno szczęśliwy z tego powodu i to mnie buduje. Ale jak ci się pokazały zawody, można wygrać na imprezie mistrzowskiej z mistrzem olimpijskim, a następnie przegrać z tradycznie słabszym. Więc naprawdę judo jest taką dyscypliną, gdzie można, naprawdę jest wszystko takie, jest tyle elementów, w których może zaskoczyć przeciwnika, że trzeba mieć dużo szczęścia, jest bardzo dużo czynników, które wpływa na wynik sportowy. Mam nadzieję, że na następnej imprezie mistrzowskiej, mówię o międzynarodowym mistrzostwie Europy, mistrzostwa świata, jednak będę na tym podium stał, ponieważ piąte miejsce jest jednak to taki niedosyt. To jest przecież przegrane dokładnie zawsze te przegrane pojedynki. Mówi się, że są gorsze. Drugie miejsce, piąte miejsce to są takie, może być, że najgorsze miejsca. No już nawet to trzecie, to jednak ostatnia walka wygrana i bardziej cieszę. No jednak, no to taka lekcja pokory dla mnie, bo w tym roku coś mam właśnie takiego pecha, że zawsze te ostatnie walki przegrywam. Ten Błachnia powiedział, że troszeczkę się dekoncentruje między tym blokiem finałowym. Tak naprawdę dobrze rozpocząłeś ten wyścig o Tokio, bo piąte miejsce na Mistrzostwach Świata, no to już jest spory awans w rankingu. Teraz oczywiście trzeba jeździć na zawody międzynarodowe, punktować. Za rok znowu Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata, które też będą wysoko punktowane, no wyżej od tegorocznych. Wyżej, wyżej. No wszystko będzie się rozstrzygać, punktowa, ale trzeba mieć chyba taką na kilka miesięcy przed igrzyskami już pewną kwalifikację, żeby mieć spokojną głowę po prostu, żeby się przygotować do igrzysk, a nie szukać gdzieś punktów. Zdecydowanie dobrze, bo że kilka miesięcy przed zakończeniem kwalifikacji uzyskał tę nominację, kwalifikację. Jednak naprawdę ta droga jest dosyć długa i żmudna. Oczywiście to piąte miejsce na Mistrzostwach Świata bardzo dużo punktów mi dało. Porównując punktacją, za piąte miejsce dostałem 720 punktów, a za Mistrzostwo Europy Seniorów dostałem 700, więc naprawdę jest to bardzo dobry start, powtórzę. No i mam nadzieję, że dalej będzie się tak toczyła moja droga, jednak trzeba tutaj być takim trochę ostrożnym, ponieważ startów jest bardzo dużo i myślę, że nie sztuką jest na wszystkich startować, a jednak wybierać te nieliczne i tam zdobywać punkty. Powiedz teraz o tych najbliższych. Wybierasz się do Meksyku, czy czekasz na jakieś zawody rangi Grand Slam? Do Meksyku się nie wybieram. I też dostałem propozycję od trenera kadry Mirosława Błachnia startu w Abu Dhabi na Grand Slamie. Jednak tutaj też zrezygnowałem z tego startu. No jednak jest to duże dla mnie obciążenie fizyczne, psychiczne, te starty. Mistrzostwa Świata, gdzie toczyłem 6 aż pojedynków i 5 na teraz, dzisiaj. Więc myślę, że troszeczkę muszę odpocząć, zregenerować się. Mam troszeczkę takich mikrourazów, które przeszkadzają mi trochę na Mistrzostwach Świata. Dzisiaj troszeczkę mniej, ale jednak muszę być w pełni zdrowy do następnych startów. Czyli tak naprawdę to te starty już przyszłoroczne będą dla ciebie najważniejsze? Na pewno, chociaż myślę, że w tym roku jeszcze wybiorę jeden, maksymalnie dwa starty. Jednak bardziej bym się kierował w stronę jednego startu. Jeszcze zależy, jak pójdzie mi na nim, prawda? Ponieważ to w zależności ile walk stoczę tam. Chciałbym zdecydowanie w te siódemki wchodzić na Grand Slama Grand Prix, ponieważ to będzie na pewno dobry rok wtedy dla mnie i myślę, że troszeczkę będę mógł być troszeczkę luźniej podejść do tego drugiego roku olimpijskiego. Chociaż te punkty są za połowę, ale jednak również są ważne. Trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. A co o swoim zwycięstwie nad Damianem Szwarnowieckim powiedział Damian Stępień? Ja się cieszę w ogóle, że jest taka rywalizacja w kraju, że fajnie, że ja mogę gonić teraz Damiana. Wtedy jest wyższy poziom w Polsce i wtedy lepiej się prezentujemy w dwójkę na zagranicznych zawodach. W tej walce tutaj niuanse zadecydowały. No dokładnie, tam w dogrywce czułem, że Damian troszeczkę zmęczony, ja też. Stoczyliśmy po 4 walki, żeby się zakwalifikować do finału. Czuć to było już w końcówce walki, że zarówno ja, jak on zmęczony. Po prostu zadecydowały tam moje ostatnie ataki i o całym wyniku walki. Ta kategoria jest najbardziej obsadzona. Najwięcej zawodników startowało. Trzeba było stoczyć 4, czasami 5, jak miało się przed walkę, żeby dojść do finału. I to jest praktycznie każdy mocny zawodnik, każdy może zagrozić. Na pewno twoim marzeniem też jest wystąpienie na Igrzyskach Olimpijskich. No i tutaj w tej kategorii, no to już tak naprawdę od jakiegoś czasu ty i
Damian, dominujecie. Damian na pewno jest wyżej w rankingu no, po tym sukcesie na Mistrzostwach Świata, bo tak trzeba powiedzieć, najlepiej z Polaków zaprezentował się na Mistrzostwach Świata w Baku, ale ta rywalizacja o wyjazd do Tokio jeszcze potrwa prawie 2 lata. No dokładnie, jeszcze jest bardzo dużo startów. Mam nadzieję, że ja dostanę też szansę, żeby startować w tych kwalifikacyjnych turniejach. Raz Damian, raz ja. Fajnie, będziemy się napędzać nawzajem. W kategorii powyżej 100 kg od kilku lat w Polsce dominuje Maciej Sarnacki. W Warszawie w finale pokonał Kamila Grabowskiego. Kamil bardzo wymagający rywal, na co dzień mój sparring partner, dobry przyjaciel. Droga do Tokio jest jeszcze bardzo daleka i bardzo, bardzo trudna. Wiele może się wydarzyć. Mamy bardzo dobrych chłopaków w Polsce. Między innymi właśnie Kamil będzie naciskał. Także rywalizacja będzie do samego końca. No ale miejmy nadzieję, że mimo mojego wieku, jakichś tam drobnych kontuzji uda się dotrzeć do tych igrzysk. Dziś na zakończenie Mistrzostw Polski odbyła się rywalizacja drużynowa. Złote medale zdobyły judoczki Czarnych Bytom oraz judocy AZS AWF Wrocław. Na dziś to wszystko w Sportowym Magazynie. Za uwagę dziękuję, Krzysztof Kuzak. Do usłyszenia. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Świat w powiększeniu. I Krzysztof Renik, dobry wieczór, witam Państwa. W Bośni i Hercegowinie zakończyły się wybory powszechne. Bośnia i Hercegowina dzieli się na Federację Bośni i Hercegowiny, zamieszkaną głównie przez muzułmańskich Bośniaków, a także przez Chorwatów, oraz Republikę Serbską. Tej ostatniej nie należy mylić z Serbią, to dwa odrębne byty. Wstępne wyniki tych wyborów poznamy dopiero późnym wieczorem, ale dzisiejsze wydarzenia w Bośni i Hercegowinie to dobra okazja, by porozmawiać o tym kraju. W studiu jest ze mną dr Bruno Surder, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór, witam. Witam Państwa. Proszę Pana, Bośnia i Hercegowina to w gruncie rzeczy dość skomplikowany twór państwowy. Ja tu próbowałem powiedzieć dwa słowa o tym. Bośnia, Hercegowina, Federacja, tutaj obok Republika Serbska. Jak powstał ten kraj? Ten kraj jest wynikiem kompromisu zawartego w 1995 roku podczas telefonicznej umowy w Dayton. Tak i na podstawie tej umowy powstała Federacja Bośni i Hercegowiny składająca się z dwóch głównych bytów, czy też jednostek państwowych, podpaństwowych raczej. Jest to Federacja Bośni i Hercegowiny, tak Pan wspomniał, Republika Serbska, ale jest też takie miasteczko nie należące do żadnych z tych jednostek państwowych. Jest to Brčko, zarządzane bezpośrednio przez wysokiego przedstawiciela społeczności międzynarodowej, bo jest taki, proszę Państwa, przedstawiciel, który na mocy układów Dayton jest niejako powiernikiem, czy też powiedzmy brzydko nadzorcą układu z Dayton, nadzorcą Bośni i Hercegowiny i ma prawo usuwania wszystkich polityków we wszystkich praktycznie urzędach Bośni i Hercegowiny. Pan wspomniał o tych podpaństwowych bytach. Z każdego z tych podpaństwowych bytów, czyli z samej Bośni, z Hercegowiny, także z Republiki Serbskiej, wywodzi się polityk, który jest elementem urzędu prezydenckiego. Bo ja nie wiem, czy można powiedzieć, że Bośnia i Hercegowina, włącznie z Republiką Serbską, ma 3 prezydentów. No nie. To jest jeden prezydent w 3 osobach, o tak bym powiedział. No dokładnie tak. I powiedzmy sobie, jest to trójosobowe kolegium prezydenckie, gdzie mamy Serba, mamy Bośniaka i oczywiście Chorwata. I także dzisiaj są przeprowadzone, czy były przeprowadzone wybory do tego kolegium. Panie doktorze, jakiś czas temu, nie tak dawno, kilka miesięcy temu, biskupi katolicy z Bośni i Hercegowiny, to był jeden z biskupów, drugi był ze Słowenii, trzeci z Chorwacji, napisali coś takiego. Otóż układ z Dayton co prawda zakończył krwawe starcia i przelew krwi, ale, i tu cytat, nie przyniósł sprawiedliwości i równości wszystkich obywateli Bośni i Hercegowiny, co więcej zrodził stały konflikt polityczny między podmiotami narodowymi i politycznymi w tym kraju, czyniąc ten kraj coraz bardziej niestabilnym i bez perspektyw. To bardzo krytyczna ocena tego, co powstało po Dayton. Tak, ale jest to, powiedzmy sobie, i sprawiedliwa ocena, i niesprawiedliwa. Sprawiedliwa dlatego, że faktycznie
są poważne wątpliwości co do funkcjonowania Bośni-Hercegowiny. Sam wysoki przedstawiciel do spraw Bośni-Hercegowiny, który wcześniej był także wysłannikiem specjalnym Unii Europejskiej, pan Imsko, twierdzi, że w Bośni-Hercegowinie nie istnieje w ogóle praworządność, tak? I prawa mniejszości, konkretnie wspomnijmy o społeczności Roma, na przykład, ale także, co ciekawe, społeczności żydowskiej. Bardzo zresztą, ciężki ma ten żydowski język. Mamy do czynienia ze skrajną korupcją na wszystkich stopniach władzy państwowej. Tak? I także jest tutaj kwestia terroryzmu, o którym później wspomnimy. Ale chciałem jeszcze powiedzieć to, że ta opinia wyrażona, zacytowana przez pana redaktora, jest podzielana oczywiście przez Serbów, przynajmniej przez ich część, a także przez prezydenta tej Republiki Serbskiej, pana Milorada Dodika, który nawołuje wręcz do wyjścia do secesji z Bośni i Hercegowiny, utworzenia odrębnego bytu państwowego, ale rzecz zupełnie ciekawa i mało znana, te aspiracje są popierane przez byłego doradcę prezydenta Stanów Zjednoczonych, pana Steve'a Bannona. No tak, ale obecny nowy ambasador amerykański w Bośni i Hercegowinie powiada, że integralność tego kraju będzie priorytetem dla polityki Stanów Zjednoczonych, dla polityki Waszyngtonu wobec tego regionu. Stany Zjednoczone, zdaniem tego nowego ambasadora Nicholsona, nie godzą się na to, by doszło do secesji Republiki Serbskiej, autonomii jakiejś daleko posuniętej tej Republiki Serbskiej jako bytu prawie państwowego, czy też włączenia Republiki Serbskiej w granice Serbii, tej Serbii, której stolicą jest Belgrad. Ale oczywiście to, co ja powiedziałem o Steve Bannonie, to oczywiście jest jego prywatna opinia, czy też środowiska wokół niego skupionego, ale broń Boże, nie administracji Donalda Trumpa w osobie Mike'a Pompeo, który oczywiście popiera bardzo mocno integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny. I co ciekawe, także nie zostali zdjęci z czarnej listy Stanów Zjednoczonych Departamentu Stanu czołowi politycy Republiki Serbskiej z panem Dodikiem na czele. No właśnie, pan tutaj po raz drugi już wywołał nazwisko Dodika, czyli Milorada Dodika, szefa Republiki Serbskiej. Jaka jest rola przywódcy Serbów bośniackich w tej chwili właśnie w Republice Serbskiej? Niedawno spotykał się z Władimirowiczem Putinem w Soczi. Tam deklarował, że gdyby on został istotnym politykiem w tym regionie, ważnym politykiem, to z całą pewnością nie dopuści do tego, by Bośnia i Hercegowina weszła w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy sądzi pan, że właśnie Milorad Dodik stawia na Putina i w tej grze opowiada się wyraźnie za Rosją? Podczas spotkania, które pan wspomniał w Soczi, przy okazji Grand Prix Formuły 1, Dodik powiedział coś znamiennego. No a ciekawe. A ciekawe, czy by się udało zalogować do tego banku? Odbywają się, uwaga, w dniu urodzin Władimira Putina. No to prawda. No to jutro to ja pójdę i tak do banku, bo to ją opierdolić i sobie sama tu dojdę. No a ty też wierany jesteś, dlaczego? To nie wolno pić. Sojuszu Niezależnych Socjaldemokratów, czyli partii pana Milorada Dodika. Na razie. Jeżeli w ogóle będzie jakikolwiek porządek podczas tych wyborów. Tak, ale wydaje się, że ten porządek jakoś jest zachowywany, bo do tej pory nie było doniesień o jakichś... Tak, jakiś pijany tu. No tak, ale to zwykle się takie rzeczy dzieją. Natomiast o 15-16 frekwencja wyborcza nie przekroczyła 31,5%, także to widać wyraźnie, że tak dobrze z tą frekwencją nie jest. Tak, ale chciałem powiedzieć tutaj jeszcze o kwestii wyborów, raczej kampanii wyborczej. To były pewnie bardzo nieprzyjemne rzeczy. To znaczy... Proszę Państwa, dokładnie w piątek odbyła się wielotysięczna demonstracja w Banja Luce, czyli stolicy Republiki Serbskiej, gdzie demonstranci domagali się sprawiedliwości, tak, i pragnęli się dowiedzieć, kto właściwie dokonuje mordów, jak to się mówi, mordów politycznych. Zginął dziennikarz, zginął aktywista. Także tam bywa niespokojnie. Ale demonstrowali Serbowie w Banja Luce? Właśnie chyba nie. To zdaje się była demonstracja ludności mniejszości bośniackiej w Banja Luce.
Trudno powiedzieć, myślę, że byli Serbowie. Panie doktorze, światowi gracze startujący, starający się o wpływ w Bośni i Hercegowinie, my zwykle mówiąc o krajach bałkańskich, mówimy o takich trzech podstawowych graczach. Rosja, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, no te, większość tych krajów aspiruje do Unii Europejskiej, do członkostwa w Unii Europejskiej. Natomiast jak pan sądzi, czy tylko te trzy grupy państw, myślę tutaj o Unii Europejskiej, ale także właśnie o Stanach Zjednoczonych jako graczu i o Rosji, czy tylko te trzy podmioty próbują stworzyć z Bałkanu swoją strefę wpływów? Jest to wiele podmiotów. Najpierw powiedzmy sobie, że Bośnia i Hercegowina jest tego rodzaju protektoratem. Tak, protektoratem, powiedzmy, no może Zachodu, ale graczy jest wielu. Są to Stany Zjednoczone, jest to Unia Europejska, Niemcy, tak? Ale też Rosja, o której wspomnieliśmy, i Turcja. Turcja z przyczyn zupełnie historycznych, tak? Ale też są państwa arabskie, inwestycje arabskie, a nawet chińskie. A w takim razie rola islamu, bo ja będąc w Sarajewie, obserwując przez jakiś czas Bośnię i Hercegowinę, miałem wrażenie, że w tej części bośniackiej islam rzeczywiście zaczyna odżywać, zaczyna być elementem, ważnym elementem życia społecznego, a także politycznego. Kiedyś za czasów jeszcze Jugosławii mieliśmy do czynienia z tak zwanym islamem słowiańskim. Niestety wojna na Bałkanach ze strony państw muzułmańskich, sunnickich, jak i uwaga, szyńskich, islam, tak, islam, wpłynęły, ta sama trauma, tak, wpłynęła na wzmocnienie tej muzułmańsko-chrześcijańskiej. Ale też ma to skutki bardzo negatywne. Według ostatniego raportu Departamentu Stanów Zjednoczonych Bośnia i Hercegowina wciąż pozostaje swego rodzaju rozsadnikiem terroryzmu, gdzie wciąż są obozy dla bojowników, dla ekstremistów, tak? A co bardzo ważne, ci, którzy powracają z państwa dawnego islamskiego, z Syrii, i są karani, są Bośnia i Hercegowina. Często te kary są umarzane i Ale jest zamieniana na kary krzywdy. Ale jaka mina. Powoli musimy zmierzać ku zakończeniu naszej rozmowy. Powiedzmy jeszcze parę słów. Hercegowina. Turcja odgrywa istotną rolę w tej chwili na Bałkanach. Jeśli chodzi o Bośnię i Hercegowinę, to podczas swojej jeśli idzie o tę Bośnię. Nie tylko został jeśli on idzie, ale także wsparł bardzo, bardzo mocno kraj Sybowiczów, bardzo znaczący dla Bośni i Hercegowiny, oraz były rozmowy dotyczące budowy poważnej przedsięwzięcia, to znaczy autostrady z Sarajewa do Belgradu, wartości 3 miliardów euro. Także te wpływy są mocne, są w szkołach, są na uniwersytetach i także są to wpływy nie tylko w Bośni, ale także w południowej Serbii. Dodajmy w tym miejscu, że to jest właśnie przykład tego, w jaki sposób Bałkany stają się sceną, na której grają wielcy tego świata. Ja przypomnę, o tym wszystkim mówił dr Bruno Surdel, ekspert Centrum Stosunków Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. To wszystko w audycji Świat w powiększeniu. Krzysztof Renik, do usłyszenia. Reklama. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Dziadowska reklama, weszła szybko. No, żydowski. Wrocław żydowski. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Góry i Ziemi. Jedynego Pana naszego, który się począł z nim na ziemi, narodził się z Maryjka. Czy pani śledziła ten proces? Że jakiś człowiek, że doprowadził. Dzień dobry. Mówię tutaj w sprawie płatności do swojego konta, czy chcesz się dostać? Naszym przyjacielom,
Nie, inne. To są takie, bo tutaj są faktury w ogóle, trzy konta i nic nie jest zrobione. Jadę z Wileńskiego z salonu. No on mi odbił te faktury i wiem, że nic nie załatwione, a tam miało być przeksięgowane. Ja, i tam już było dużo zrobione, ja widzę, że tych faktur wynika, że jest nic nie zrobione. To więc zobaczmy. Stwierdził na wstępie, że na wokandzie sądu wojewódzkiego to są trzy numery do konta bankowe, jest pierwsze, ale tak, numer abonenta 69, to chyba nie o to pani chodzi, podam numer telefonu. Na czym polegała afera ceglana? Tak, 536-214. We Wrocławiu funkcjonowało 493, potem to dwa numery, tak? Jeden internetowy. Miejskie przedsiębiorstwo rozbiórkowo-porządkowe numer 1, w którym Leopold Mączny tak, był wicedyrektorem. Wydobyte z gruzów nieuszkodzone cegły trafiały z Wrocławia na wielkie budowy. Cegły ułamkowe, ołówki, świartki mogli kupić prywatni odbiorcy. Hasło pamiętam, tak. Obowiązywały dwie ceny. To jest duże litery, są duże litery E, P, U, A, W, H. Obie ceny były odgórnie ustalone i przestrzegane. Przedstawiciele kilku spółdzielni wykorzystywali te różnice. Tak, tak, numery są odłączone. Tylko 13%. Tak, zatem to jest PIN numer konta bankowego 15090 i tak dalej. Nawet mi się tam już za to pierwsze zapłaciło, z myślą, że chociaż to będzie działało, to czego będę do pani tutaj będzie można dzwonić. A to one wszystkie są wyłączone i oni nic tam nie zrobili, a tam było przeciągowanie 1700 zł, co ja tam płacę na takiego chłopczyka, ale ponieważ u niego w ogóle stanęło, no to więc ja przerzucę sobie te pieniądze, tak myślę. I oni to 3 miesiące księgują i coś tam chyba nie wiem, to wyszło, czy to nie wyszło. On wyjaśniał, że jego dodatkowe dochody pochodziły z legalnej spółki przewozowej, którą prowadził z jednym z oskarżonych. Wspólnik wyparł się tego przed sądem. Leopold Mączaj potwierdził, że tak, na to konto. W Warszawie, ale zaznaczał, że to on został postawiony w sytuacji, że ma dawać, bo może stracić pracę. Podkreślał, że w jego kompetencjach to było takiego nie konta też play, to się nazywa Dawid Wachowia. I mam tutaj z banku euro też odbite, to jest. I to było nawet wyskanowane przez pracownika tutaj na Wileju. Ja ze swojego telefonu to skanował, ja mówię, niech pan zeskanuje, bo to albo dochodzi, albo to nie dochodzi. I on to wysłał już 3 dni temu, więcej nawet. I poproszę dlatego, że nawet gdzie tu weszło, jestem w pracy, ale mi się weszło na Wileński do salonu i on tam mówi, co inny już, że tutaj 5000, tutaj 2000, tutaj 1500. Czyli na tym końcu, co tu dzwonimy, to jest tam 1500 euro do zapłacenia. Ale tam już było tak wypuszczone, że nawet wydawało mi się, że to nawet zacznie działać. A tu jednak nic. No to on kiedyś ojca widział, on czytał w gazetach. Panie to był dobry człowiek. Panie tak go źle potraktowali. No ale żadnych konkretów. Frustracja taka, że znam tyle wersji, ale nie mam konkretów. Święta Maryjo, Matko Boża. To znaczy, to konto było konto Play i Dawid Wachowiec, to mi się tam płaciło i płaciło mi się mu 1700 zł. I to się zaczyna jego konto na 68, bo ja mam zawsze mi się to opłacało, jego konto 68. I tutaj nawet daję jego namiary tego Dawid Wachowiec, numer konta 5540-1161 i tu hasło mi się też wielokrotnie podawało SQKJGC. Do okresu przebywania w sądzie przekazywane do archiwum państwowego. Natomiast kategoria B w zakresie takich przestępstw, między innymi przeciwko mieniu, to jest kategoria, która jest przechowywana. Nie. Ten się płacało 1700, które miało być przeksięgowane, to należało do Dawid Wachowia, ale mi się tam pomyliło, ponieważ jemu to już tam się nie pomoże, niech mu tam mama załatwi, bo on to dawno już nie płaci. Ale ponieważ ja to sobie nie mogę płacić. Tak. I chodziło o odebranie chociaż tej kwoty. Tak, 1700 zł równo. I to było zeskanowane. Pierwsza osoba, która się zwracała, to był
reprezentant syna. Pan Moszenia? Z tego co wiem, to interesuje się IPN. Z cekingowanie, czy co ona miała dostać? 286 parę. Ale ona miała dostać to cekingowanie? Miał ukarany grzywną w wysokości 300 000 złotych. Tak, tak, tak. W razie nieściągalności na 2 lata więzienia, tak? Utraty praw publicznych i opłaty praw honorowych na okres lat 5. Sąd apelacyjny uchylił oskarżony wyrok sądą oskarżonego Leopolda Mansteina i skazał... No ale ten pan Dawid, on jest przy mnie i on mógłby to 10 razy jeszcze zrobić, ale mi się wysłało na skanie jego po prostu. Upoważniam o kurzy Nadzisława Andrzejczyka, ulicy Igańskiej 20-112, pytam Warszawa do... I to jest odbite u was i te dokumenty są już 2 miesiące do reprezentowania mnie przy załatwianiu i tak dalej, ale on jest przy mnie i on mógł być w salonie ze mną i mógłby to jeszcze inaczej potwierdzić, ale skoro państwo powiedzieliście, że to wystarczy, no to po prostu ja czekam do jakiegoś skutku, a tu skutku nie ma. O to chodzi. To przecież tam są takie dwa formularze, wie pani, w salonie mi dawała, że się je wypełnia, ale skoro na infolinii robicie to jakby szybciej, no to czekam, a tutaj jest odwrotnie. Wszyscy wiemy. Są takie formularze. Mój dziadek nie był głupim człowiekiem, ale twierdził cały czas, że być może trzeba będzie stąd uciekać. Podejrzewam, że mentalność tych ludzi ma zupełnie inna niż mentalność nas dzisiaj tutaj. Jesteśmy tu długo. A oni dopiero co przyjechali. Będzie to tylko na trochę. Moja babcia rozpakowała się w 73 roku, jakbyśmy zamówczyli za mną. Tak, mama zobaczyła i opowiedziała babcia, jak oglądał mów. I babcia się uspokoiła, już przestała. Ale to musiał właśnie ludziom uświadomić. Teraz i w godzinę śmierci naszej. A tutaj to po prostu krzywda człowieka, jeżeli został niesłusznie skazany. A jeżeli słusznie, trudno jego sprawa. Chociaż wątpię. Chcę mu się wierzyć. Jakieś tam coś mi podpowiada, że to jeżeli już taka wielka afera, jeżeli tylu jest tych oskarżonych, tylu aresztowanych, to nie wiem, pani wytłumaczy, dlaczego on jeden bidaka ma tak wysoki wzrok aresztowy, jakiś taki uprzejmie położony. Pani zobaczy, ten ma 2 lata. Zdrowaś Mariola, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. W zawieszeniu dodatkowo umorzono, jeden rok więzienia w zawieszeniu, rok więzienia w zawieszeniu. Jest różnica? Kolosal, kolosal. Dlatego błogosławiony owoc żywota Twojego Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Gdzie jakby się przestudiował prasy, gdzie trwał ten proces. Na pewno były jakieś sprawozdania, bo to ludzie się lubowali w tym szeregowej sytuacji. Taka natura człowieka, zwłaszcza, że proszę bardzo, na czele stawki rzędu. No to i mamy, rzędzi kratno. Ballada o sprytnym Leosie, Klemens Krzyżakurski. To był proces ludowy w treści i narodowy w formie. Oskarżony z cwaniackim sprytem postanowił pospekulować na politycznej giełdzie. Sądzą mnie, biada, antysemici. Źle się ze mną obchodzą, dlatego że moi przodkowie byli Żydami. Prawo jest prawem. Oskarżonemu wolno się bronić, czym chce. Ale wieść inna z rzadką precyzją powiedziała na tę gierkę wytrawnego aktora. Oskarżony, powiada, zasłania się swoim przodkiem. Czy przodek ukradł 10 milionów? Tak, ja czytałem te artykuły. Hej, kto Polak, temu przejdą. Nie ma ile to jest prawdą. Ciotka powiedziała, że jak ojciec wyszedł, to odwiedził tego sędziego, podobno mu podziękował. Co mnie bardzo dziwiło, bo ojciec... No ja rozumiem, ale wie pani, że na infolinii już 3 razy mi mówiła, że już wszystko jest, że kary są zdjęte, że wszystko jest okej. A przecież ja mogę jutro jeszcze pójść z tym panem Dawidem do salonu, ale to nie na plecie, w tym sensie kompromituje, że jak uważa, że komuś drapnie pieniądze, to już ich nie odda, bo pajęczy to wszystko trzyma. U nas w kanale El Mercedes YouTube edukacyjnym to wszystko jest monitorowane, że po prostu
prostu, ja już kilka razy i telefony zamawiamy już. Jakoś na e-mailu nikt nie dociera, bo ktoś jakby ściemnia i spóźnia i zwalnia. Ktoś robi złą robotę. I wy sobie robicie złą reklamę, że kilka listów poszło do ministerstwa, proszę pani, nie dość, że jest 56 tysiącach filmów edukacyjnych El Mercedes na YouTube. Może pani sobie poglądać, jak pajęczy te oszustyczne działają. I między innymi wpadła tutaj wasza firma Play. Jak wy to robicie, Play? Jak wy to robicie? Że załatwia się 3 miesiące, ja jutro pójdę jeszcze raz, ale to wy się kompromitujecie, bo mi tu rośnie kwota, właściwie za nic, płacę. Wszystko jest powyłączane, a wy sobie zbieracie pieniądze. To tak nie może być. Muszą takie firmy likwidować. Nie wiem, czy pani wie, że to z dnia na dzień udaje mi się, sądzi wygrywają i rzecznik praw osób niepełnosprawnych występuje jako prokurator. Ja jestem osobą niepełnosprawną, a ten Dawid Wachowiak, ten ma w ogóle jedynkę. I teraz ani on nie zapłaci, sobie firma sama Play zapłaci, bo jego matka już załatwiła, że nie zapłaci. A ja chcę tam te pieniądze wycofać, bo to ani jemu nie pomoże, ani trochę. Po moim aresztowaniu rozpoczęła się energiczna kampania prasowa w miejscowej, a częściowo i stołecznej prasie. Od razu zorientowała się. No trzeba będzie pójść, ja pójdę do skutku, będę do skutku chodzić i do salonu pójdę, bo tam na Wrocławiu, w tym też ekstra dziewczyna powiedziała, że ona ani tych złotych tarasów Play nie lubi, ani nie jest miłe to Play na Wileńskim. Jutro pójdę tam na Wrocław, gdzie obiecała mi, że to załatwi. Ale ponieważ powiedzieliście na infolinii, że już jest bliżej i szybciej w ten sposób, a jeszcze skanem przesłano, to trzeba powiedzieć, że to jest za małe. Trzeba było odpisać, że to jest niewystarczające takie orzeczenie na odległość. No to trzeba będzie to wypełnić jeszcze kartkę, jutro pójdę. Dziękuję bardzo. W czasie jednego z przesłuchań zwróciłem uwagę prokuratora na fakt, że publikowanie takich informacji o mnie jest co najmniej przedwczesne, a ponadto stwarza groźne niebezpieczeństwo dla mojej rodziny. Prokurator nawet przyznał mi rację, ale nic się pod tym względem nie zmieni. Także widzicie państwo, tutaj trochę Wrocław, tutaj trochę Radio Maryja i tutaj jeszcze, proszę państwa, rozmowa była na Play, infolinii Play. Jedna infolinia Play, jeden numer mówi, że nie działa, chcąc tutaj zbyć, ale tutaj taki fajny numer jest, teraz nawet nie wiem, że działa normalnie. No i co z tego? Co z tego? Dziewczyna inteligentna, dziewczyna zobaczyła, że coś tam może zrobić, ale... Przede wszystkim w tym, ale jutro trzeba iść jeszcze raz. 1953 jako jakiś rok przełomowy w tak zwanym ceglastie, że wytwarza taką atmosferę, jakby od momentu mojego rzekomego zainteresowania materialnego w tej sprawie zaczął się proceder tak zwanego przechwytywania zysków punktów wysyłkowych. W wyniku takiego stanowiska, zarówno z aktu oskarżenia, jak i z końcowego przemówienia oskarżyciela publicznego, wbrew ustaleniom przewodu sądowego, wynika, jakobym ja był organizatorem całego tego systemu. Zupełnie natomiast nie wyciągnięto wniosku z faktu, że na przykład oskarżeni Machnik i Zapolski trudnili się tym procederem już w 1949 roku, kiedy ja jeszcze w przedsiębiorstwie rozbiórkowym nie pracowałem ani ich nie znałem. Dlaczego rok 1953 jest aż tak ważny? Bo wtedy uchwalono tak zwane dekrety marcowe o szczególnej ochronie mienia społecznego. Na te przepisy powoływał się prokurator, żądając dla Leopolda Marszajna surowszej kary. Obrońcy wnosili o złagodzenie wyroku. Sąd przychylił się do wniosków prokuratora. Leopold Marszajn został skazany z dekretu z 4 marca 1953 roku o szczególnej ochronie własności społecznej na 15 lat więzienia. Kilka miesięcy później pierwszy sekretarz KC PZPR Władysław Gomułka grzmi z trybuny podczas trzeciego zjazdu partii. Władza ludowa musi działać zawsze zgodnie z prawem, być surowa, lecz sprawiedliwa w stosunku do wrogów socjalizmu oraz w stosunku do wszelkiego rodzaju przestępców. Musi przy tym działać konsekwentnie i skutecznie w obronie prawdopodobieństwa i życia społecznego. Wielkie wprost... Jak Play działa, jak oni drapną, to wiesz.
oszuści, bo ja już wierzyłam, że Play to nie jest takie, wiesz, jak pajęczyca T-Mobile, ale... Także rozmawiamy dzisiaj z firmą Play. Właściwie jadę z Wileńskiej, Warszawa Wileńska. Nie lubię tego salonu, bo jest taki zimny. Jeszcze jak wejdziesz, ona się pyta, po co? Po jajco. No. Odbić faktury. Niewystarczająco. A to rośnie, wiesz, za niedzwonienie. Rośnie kwota, wszystko rośnie, bo teoretycznie czas leci. A praktycznie to ja nie korzystam z Play, bo ja mam Premium Mobile. Najlepsza linia, Premium Mobile. No ale musimy załatwić problemy. No i co tam dalej? Dzień dobry. Proszę pani, ja tutaj w sprawie płatności prawnego konta to zbytki dostać. Zwyczajnie ojcu z założenia, że... Nie, to są takie, bo tutaj są faktury w ogóle przy konta i nic nie jest zrobione. Jadę z Wileńskiego salonu i no on mi odbił te faktury i wiem, że nic nie załatwione, a tam miało być przeskingowane i tam jest było dużo zrobione, ja widzę, że tych faktur wynika, że nic nie zrobione, to więc trzeba... To są trzy numery do konta bankowe i świetnie, ale tak, numer abonenta 609, to chyba nie o to pani chodzi, podam numer telefonu. Tak, 530-214. Czeka cię teraz ciężkie więzienie. Tam są dwa numery, tak? Jeden internetowy. Dlatego w pewnym momencie zrozumieliśmy, że to nazwisko jest straszną kłodą. Przeszkodą we wszystkim. Ja się przedstawiałem to razu, reakcja była raczej negatywna. Ja nie zmieniłem nazwiska. Zmieniła to moja mama. Chyba wszyscy są to trzecie małku. I matka stwierdziła, że najlepiej będzie, jak będzie to miało brzmienie międzynarodowe. Też ona miała taką intuicję, nie? Jak drapnie, to nie pójdzie. Nie rozumieją tego i nawet ten młodszy mówi, dlaczego my nie wrócimy do nazwiska Mądrzej? Ja bym się chciał nazywać Mądrzej. Więc ja rozumiem jego dumę powodzenia. Ale z drugiej strony, nawet jeżeli nam za to pierwsze zapłaciło, z myślą, że chociaż to będzie działało, to tego będę do pani chciał. Nie można dzwonić. A to one wszystkie są wyłączone i oni nic tam nie zrobili, a tam było przeskingowanie 1700 zł. To ja tam płacę na takiego chłopczyka, ale ponieważ u niego w ogóle stanęło, no to więc ja przerzucę sobie te pieniądze, tak myślę tego. I oni po 3 miesiące księgują i coś tam chyba nie wiesz, co napisała, że nazwisko przysposabiającego Leopolda Mondrzejna po głośnym procesie utrudnia jej życie. Niestety, nie zgodziła się na spotkanie. I mam tutaj w banku euro też odpiskę, to jest. I to było nawet zeskanowane przez pracownika tutaj na Wileńskiej. I on ze swojego telefonu to skanował. Ja nie myślałam, że skanuje, bo to albo dochodzi, albo to nie dochodzi. I on to wysłał już tydzień temu, nawet. I po prostu dlatego się nawet nie tu weszło, nie jestem w trakcie, ale mi się weszło na Wileński do salonu. I on tam mówi, co już tutaj... I na tym końcu co tu dzwonimy, czyli tam 1500 zł do zapłacenia. Ale tam nie było tak wykreślone, że nawet wydawało mi się, że to nawet tak nie miałeś. A tu jednak nie. To nie był ten ojciec taki 100%, tylko ojciec by się pojawił u mnie w moim życiu w wieku lat 20, który nagle chciał mnie wychowywać, miał swoje racje, a ja z kolei zbuntowany. Wychowany przez matkę i przez samego siebie. I poza tym konflikt polegał na tym, że ojciec był 15 lat wstecz. To znaczy, że konto było, konto Play. Bo niby
bezpiecznie, jak zapalnie, są pod nagową na ruchu, na światła, po prostu nie znał. Tak jakby go oślepiło, musiał się od nowa uczyć jak dziecko, że tu się przechodzi na ulicy, a nie tam. Patrz na tego czerwonego, gdzie się od razu przejdziesz, nie? Bo ja mam zawsze mi się to opłacało, bo kontekst jest tam. Czy tam jest furtka, to się bierze koszyk, wiesz, jego, będzie go zamknęli, na miarę tego Dawid Wachowiak, numer konta 1161. I tu hasło mi się też wielokrotnie podawało SKJGT. Uprzejmie informuję, że tutejszy wydział otrzymał wiarygodną informację, iż figurujący w indeksie osób niepożądanych w PRL Mondrzejn Leopold zamieszkały w Szwecji, posiadający już obywatelstwo szwedzkie, zmienił nazwisko. To należało do Dawid Wachowiak, ale mi się tam pomyliło, ponieważ jemu to już tam się nie pomoże, więc mu tam mama załatwi, bo nie, on to dawno już nie płaci. Ale ponieważ ja to sobie nie mogę pozwolić. Nie mógł wyjechać. Tak jak ja wyjechałem, bo ja już miałem 18 lat. Tak. Chodziło o odebranie chociaż tej kwoty. Mama została sama. Tak. 1700 zł równo. I to było zdeskanowane. Mama w 1952 roku życia, bo wyszła za mąż za naszego lekarza, który przez wiele lat nam pomagał i nam się opiekował. I się wydawało, że nareszcie urządziła sobie życie, że wszystko. Przecingowanie, czy to ona miała dostać? Załatwili paszport. Ale ona miała dostać to przecingowanie? No, no bo Ksenia, ponieważ jego córka jest dentystą. Tak. On pojechał przygotować wszystko, a mama miała polecić dwa dni później. No i córka zadzwoniła na powiedzenie, że tata umarła, tak samo co tam, że ona w podróż poślubną brała, było trudne. Wtedy pamiętam też, wpuszczamy do Polski na granicę, nasz samochód na bok. No ale ten pan Dawid, on jest trudny i on mógłby to 10 razy jeszcze zrobić, ale mi się wysłało na stanie jego, po prostu upoważniam o kurzyna Wisława Andrusika, z Gdańskiej 2012, pytam Warszawa, to jest odbicie uwag, te dokumenty są wysłane, proszę, że reprezentowania mnie się załatwiają i tak dalej, ale on jest trudny i on mógł być w salonie ze mną, mógłby to jeszcze inaczej powiedzieć, ale skoro państwo powiedzieliście, że to wystarczy, no to po prostu ja czekam do jakiegoś skutku, a tu skutku nie ma. O to chodzi. Oczywiście tam są takie dwa formularze, że pani salonie mi dawała, że się je wypełnia, ale skoro na infolinii rodzice jakby szybciej, no to co czekam, a tutaj nie będziemy robić, ja mówię, tato, jak się nie będziemy rozwijali, to się będziemy cofali. To są takie formularze. Proszę mój, nie bądź chorszczał. Masz tylko jeden żołądek. Jak się dajesz, to ci powinno wystarczyć. Ja chciałem rozmodelowywać firmę i w końcu mi się udało. Niestety ojciec nie dożył tych sukcesów, wiesz. Ojciec umarł na niewydolność nerek, ale to Syberia i więzienia wykończyły jemu nerki. Akcję pozyskiwania cegieł jako pierwszy dokładnie zbadał i opisał profesor Jakub Tyszkiewicz. W 1955 roku Wrocław był znacznie bardziej zniszczony niż w 1945. Wrocław, czy w ogóle nawet całe tak zwane wtedy ziemie odzyskane, przecież powszechnie mówiło się, że są to ziemie wyzyskane. Bardzo często odzysk cegły dotykał nie te budynki, które rzeczywiście były zniszczone, ale pogłębiał zniszczenia w tkance, która mogła być spokojnie uratowana. Mury obronne, słynne wille na Karłowicach, pod które podjeżdżał traktor, obwiązywał liną i je po prostu burzono. Bo jaka ciekawa historia, państwo, zobacz. Niż z kamienic, które groziły zawaleniem. Gmach poczty symboliczny na Placu Dominikańskim. Na liście budowli do rozebrania znalazł się ratusz wrocławski. Oczywiście niby pomyłka. Może rzeczywiście to była pomyłka, ale fakt, że w ogóle on tam się znalazł, świadczy, że traktowano Wrocław jak no teren po prostu nie odbudowy, ale rozbiórki. Mondrzejn stał się symbolem rozbiórki Wrocławia. Właściwie jedyny ślad o tym, że decyzja wyszła ze strony władz centralnych, aczkolwiek to wymaga jeszcze niewątpliwie badań, mamy w prasie wrocławskiej, która otwarcie mówi, że decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, który
decydował o sprawach gospodarczych, Wrocław stanie się największym rezerwuarem cegły, czyli jednym słowem po prostu będzie rozbierany. No można powiedzieć, że tutaj Monsztajn odegrał rolę kozła ofiarnego, ponieważ afera Monsztajna była taką aferą trochę na fali odnowy. Niewątpliwie powrót Gomułki do władzy, który miał swego rodzaju idei fix na punkcie ziem odzyskanych, że trzeba jednak udowodnić Niemcom i Zachodowi, że my je tutaj rzeczywiście zaludniliśmy i zagospodarowaliśmy. To najlepiej widać w przypadku Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego i terroru. Starano się znaleźć kozła ofiarnego, który przykryje fakt, że właśnie cały system jest odpowiedzialny. Zwłaszcza, że wokół tej postaci... No ja rozumiem, ale wie pani, że najmniej już trzy razy mi mówiła, że już wszystko jest, że kary są zdjęte, że wszystko jest okej. A przecież ja mogę jutro jeszcze pójść z tym panem Dawidem do salonu, ale to firma Play się w tym sensie kompromituje, że jak uważa, że komuś braknie pieniądze, to już ich nie odda, bo pajęczyca to wszystko trzyma. U nas w kanale El Mercedes YouTube edukacyjnym to wszystko jest monitorowane, że po prostu miał karty i telefony zamawiane były. Jakoś na e-mailu nic nie dociera, bo ktoś jakby ściemnia i później zwalnia. Ktoś robi złą robotę i wy sobie robicie złą reklamę, że kilka listów poszło już do ministerstwa, proszę pani, nie dość, że jest 56 tysiącach filmów edukacyjnych El Mercedes na YouTube. Może pani sobie poglądać, jak pani pisze, po kolei, dlaczego one działają. Jeżeli spadła tutaj wasza firma Play, jak wy to robicie Play? Jak wy to robicie, że załatwia się 3 miesiące, ja jutro pójdę jeszcze raz, ale to już wy się kompromitujecie, bo mi tu rośnie kwota, właściwie za nic płacę. Wszystko jest powyłączane, a wy sobie zbieracie pieniądze, to tak nie może być. Muszą takie firmy likwidować, nie chce pani, że to zmiana na dzień, bo tam książki wygrywają i że tu sprawy osób niepełnosprawnych występuje jako prokurator, ja jestem osobą niepełnosprawną, a ten Dawid Wachowiak farma w ogóle jedynkę i teraz ani on nie zapłaci, sobie firma sama Play zapłaci, bo jego matka już załatwiła, że nie zapłaci. A ja chcę tam te pieniądze wycofać, bo to ani jemu nie pomoże, ani trochę. Ojciec kazał się rozsypać. No trzeba będzie pójść, ja pójdę do skutku, będę do skutku chodzić, do salonu pójdę, bo tam na Wrocławiu, w tym Tesco Extra dziewczyna powiedziała, że ona ani się złotka nie robi, ani nie robi, to play, pójdę tam na Wrocławiu, obiecała mi to załatwić, ale ponieważ powiedzieliście na infolinii, że już się zbliżę i zbliżę ten sposób, że jeszcze z Stanem przesłana, bo tam mówicie, że to jest za małe, że włączę, to jest ściągały murzynów za Afrykę, mamy zabawy takie murzynów, aby strasznych warunkach transportowano statkiem, nie wiadomo czym, ile zginęło po drodze, większa część. Cegły, proszę reportaż słuchać cegły na temat Wrocławia. Dobry wieczór. Przede wszystkim gratulacje, bo może państwo już wiedzą, ale przypomnę, we wtorek podczas tegorocznego festiwalu filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni w kategorii reportaż i dokument Magda Skawińska właśnie otrzymała główną nagrodę za swoją audycję. To jest reportaż pod tytułem Ludzie ze zwołu. To jest opowieść o ludziach, którzy stworzyli Solidarność Niemoczącą. Znaczy ja celowo przystępując do produkcji tego reportażu, nie chciałam rozmawiać z Kornelem Morawieckim, który jak wiadomo jest twórcą tej organizacji, tylko mnie interesowali ludzie, którzy stali za nim. Spotkałam się z tymi osobami, które były odpowiedzialne za ukrywanie. Przecież Kornel ukrywał się przez kilka lat, więc trzeba było zorganizować papier na druk. Trzeba było zorganizować, nie trzeba było, tylko oni sobie to tak wymyślili, że chcą zdobyć urządzenia do podsłuchu i wtedy rozmawiałam, to były bardzo interesujące spotkania. Tak prowokacyjnie się trochę zapytam, bo często w tej audycji rozmawiamy o warsztacie reportażysty. Czy
Reportaż robi się czasem z myślą właśnie o wygranej, o konkursie. O wygranej. To jest bez sensu. Trzeba myśleć o temacie, o historii, którą się opowiada. Trzeba myśleć o słuchaczu, dla kogo się to robi. Trzeba myśleć o naszych rozmówcach. Z szacunkiem i dla rozmówcy, na pewno, oczywiście. Taką myślą, że chcemy coś opowiedzieć w naszym poczuciu oczywiście ważnego, bo po to sięgamy w ten temat. Solidarność walcząca. Afera Ceglana. Mniejsza, większa, ale jednak historia. Lubiłaś historię w szkole? Nie. Znaczy, że nie. I był taki moment, kiedy no, groziła mi wuja z historii. Nie chcę tutaj się ustawiać w roli jakiegoś bojownika, ale no, byłam już w klasie liceum, no to człowiek już jest nastolatkiem, już trochę rzeczy wie. Dziecko wie! Jezus powiedział, nie przeszkadzajcie dzieciom przyjść do mnie, bo do nich należy królestwo. Przedstawiano mi zupełnie inną historię. Także widzicie Państwo, nagrałyśmy tu rozmowę z firmą Play. Natomiast no, stawiałam się bokiem do tego przedmiotu, nie chciało mi się uczyć. No i groziła mi wuja na półrocze w czwartej klasie, w klasie naturalnej. No potem się to skończyło trójką, zdaną maturą i tak dalej. A ty się robisz często, tak mi się wydaje, audycje, które byśmy nazwali chyba, nie wiem czy się z tym zgodzisz, audycjami historycznymi albo dokumentalnymi. Często w swoich reportażach pokazujesz historię taką bardzo osobistą, intymną, pojedynczych bohaterów, ale jednak na tle tej faktury w ogóle trzy kąta i nic nie zrobione. Jadę z Wileńskiego salonu i... Rozmowa z firmą, ale to nie jest tak, że to w internecie pokazują, że nie mają racji i nie wypełniają. To jest sprawa już załatwiona, już była załatwiona. Jak oni starają się w firmie Play, że nic im nie wychodzi. Jeżeli numery do konta bankowej no to niestety zabierają te pieniądze, jak drapną, to koniec, to koniec. No jeszcze trzeba iść, tylko pójdę z Dawidkiem, przecież mam go pod ręką. 493. Potem są dwa numery, tak? Jeden jest internetowy. Mamy bardzo niewiele do audycji, której przed chwilą wysłuchaliśmy. Tak, tak, cegieł. Kiedy mówimy wielkie afery PRL-u, no to mówię chyba większości z nas, mnie na pewno, przychodzi afera mięsna i tutaj pewne nazwiska też byłbym w stanie wymienić. Natomiast afera Ceglana, czy to jest duże litery, są duże litery E, P, U, A, W, H. To jest historia powszechnie znana, skąd pomysł na pójście tą drogą i na taki temat? Oni nic nie załatwili, jak już drapnęli pieniądze w firmie Play, no to już są wieszczą w niebie. Za to pierwsze zapłaciło z myślą, że chociaż to będzie działało, to z czego będę do pani. Ile ciekawych rzeczy, wszystko wyłączy teraz cygarom, jak na patelni mają. Oszuści, złodzieje, pętacy, tajemniczycy, polityki, korporacje, gdzie człowiek się wcale nie liczy, tylko jest przyszłość, punkt, człowiek zamieniony w punkt. Szary pył. Tak, na to konto. Afera Ceglana, tak, człowieka aresztowali, nerki mu dorobili, chory, w nim to leży. Przez Play, to się nazywa Dawid Zachowiak. I mam tutaj w banku euro też odbicie, to jest. I to było nawet zeskanowane przez pracownika tutaj na Wileńskiej. Ja ze swojego telefonu to skanował. Ja mówię, niech pan zeskanuje, bo to albo dochodzi, albo to nie dochodzi. I on to wysłał już tydzień temu, więcej nawet. I po prostu dlatego dzisiaj nawet się nowego jestem w pracy. Reportaż, czy jest na prawą krzywdę, mówicie państwo,
żeby chociaż to rozpisać, żeby jako Polak mądry po szkodzie, że im przed szkodą po szkodzie głupi, że może chociaż to, jak się te historie rozpisze, że może ten Polak będzie mądrzejszy. Ale nic podobnego. Ja to jak wracam przez tą Wileńską, przez tę pracę, nie mogę, ale trzeba coś kupić do zjedzenia, bo dwa dni. Proszę Państwa, jaki ten naród podły, jaki dziki, to są jakieś gady. Pełno jest pijaków, zaczepiają, pchają się. To znaczy, to konto było... Praga Północ, Praga Północ. Dawid Wachow, jak mi się tam płaciło, mi się umówił 1700 zł. I to się zaczyna jego konto na 68, bo ja mam zawsze mi się to opłacało, jego konto 68. I tutaj nawet daję jego namiary tego Dawid Wachow, jak numer konta 55 40 11 61. I tu hasło mi się też wielokrotnie podawało SQKJST. Tak, jeśli chodzi o to, to pan jakby te pieniądze wpłacał na to konto, żeby o tym wysłuchać ten numer, jakby tam się znajdują, pewnie do pana należą, czy jakby... Nie, ten, co mi się wpłacało 1700, które miało być przekingowane, to należało do Dawid Wachowiak, ale mi się tam pomyliło, ponieważ jemu to tam się nie pomoże, niech mu tam mama załatwi, bo on to dawno już nie płaci, ale ponieważ ja to sobie nie mogę płacić. Po prostu pan tutaj spłacał dla tej osoby. Tak. Chodziło o odebranie chociaż tej kwoty. Chodziło o przywrócenie tych pieniędzy, tak? Tak. 1700 zł równo i to było zeskanowane. Tutaj ta osoba, która jest właścicielem tego konta tutaj również. Nic dziady nie załatwił, nic. Trzeba iść jeszcze trzeci, czwarty raz z tym Dawidkiem i wiesz, twardy na białym, bo pieniądze tak są kuszące, to trzeba utrudniać klientom w przeksięgowaniu tu w tym wypadku. Trzeba utrudniać, bo pieniądze to jest coś, rozumiesz? Jeśli to było przesłane te pieniądze na jego konto z numerami tutaj play, no to jeśli teraz chodzi o przeksięgowanie i zwrócenie na to konto tutaj do pana należące, to ta osoba, czy ten pan Dawid musiałby wydać taką dyspozycję przeksięgowania tych pieniędzy. No ale ten pan Dawid, on jest przy mnie i on mógłby to 10 razy jeszcze zrobić, ale mi się wysłało na skanie jego po prostu. Upoważniam o kuzyna Wisława Andruczyka z ulicy Jańskiej, 2012, czy tam Warszawa. I to jest odwite u was i te dokumenty są już 2 miesiące do reprezentowania mnie przy załatwianiu i tak dalej, ale on jest przy mnie i on mógł być w salonie ze mną i mógłby to jeszcze inaczej potwierdzić, ale skoro Państwo powiedzieliście, że to wystarczy, no to po prostu ja czekam do jakiegoś skutku, a to skutku nie ma. O to chodzi. To przecież tam są takie dwa formularze, wie Pani, w salonie mi dawała, że się je wypełnia, ale skoro na infolinii robi się to jakby szybciej, no to czekam, a tutaj jest odwrotnie. Są takie formularze. No. Dobra. To proszę chwilę, to pokażę tutaj, skąd można skończyć. Jak przestrzeń, a tu przestrzeń. Dyżuruj.
dniu 5-6. Dziennika jest. Niepodległość zaczęła się u nas, zaczęła się w Lublinie i wtedy rzeczywiście uświadomiłem sobie, że pierwszy rząd tymczasowy na czele z premierem Ignacym Daszyńskim powstał właśnie tutaj, że Lublin był tym zarzewiem wolnej Polski, która odradzała się po 123 latach zaborów. Bardzo dziękuję za to, że mogę być tu dzisiaj z Państwem i właśnie w Lublinie na miesiąc przed tą setną rocznicą powstania rządu 7 listopada 1918 roku świętować z Państwem. Prezydent przekazał flagę Polski na ręce prezesa Fundacji Niepodległości Przemysława Umieczyńskiego. Fundacja ta dba o zachowanie i rozpowszechnianie dziedzictwa Polski i polskiej kultury. Już do pana wracam, pan pana tutaj. Jeśli chodzi o podziękowanie, jakby na podstawie tylko tego... Pan w salonie, tak? Pan Adam, tak? I tutaj są uważnienia, jakimi wystarczające tutaj...